Łukasz Nowicki, 45L. Gdy rozstawał się z Haliną Lenkową, nie miał już, nawet nadziei, że pozna odpowiednią dla siebie kobietę. Los jednak chciał inaczej i jeden telefon zmienił wszystko. Ostatni tydzień marca Łukasz Nowicki spędził z żoną Olgą Paszkowską, 32L, i ich roczną córeczką Józefiną w Bieszczadach. Na początku kwietnia aktor zabrał z kolei ukochaną do Irlandii, a zaraz potem ona odwdzięczyła się biletami do stolicy Katalonii i zaproszeniem na mecz Barcelona-Atletico. Reklama Olga sprawiła mi jeden z najpiękniejszych prezentów w życiu, napisał aktor, w mediach społecznościowych pod zdjęciem, na którym dumnie pozuje na tle stadionu piłkarskiego. Pan Łukasz uwielbia piłkę nożną i podróże. Nie ma miesiąca by nie odwiedził z żoną jakiegoś ciekawego zakątka świata. Odkąd zostali małżeństwem, razem podziwiali już Zorze Polarną w Teriberce Koło, Murmańska w Rosji. Wędrowali szlakiem Kumano-Kodo, ponad sześćdziesiąt kilometrów pieszo przez tajemnicze, górskie, tereny półwysepki śladami japońskich pielgrzymów, redaktor, w Japonii i przemierzyli niemal całą Rosję. Byli też w Kosowie, Gruzji, Armenii. Jesteśmy niewolnikami podróżowania. Jeździmy na krótko, ale bardzo często, mówił Łukasz Nowicki. Kiedy aktor był jeszcze mężem Haliny Młynkowej, 41, L. Nie jeździł po świecie tyle, ile by chciał. Po rozwodzie postanowił nadrobić zaległości. Na szczęście pani Olga, która zajęła u jego boku miejsce pochodzącej z czeskiego zaolzia, piosenkarki. Też nie wyobraża sobie życia bez podróży. Czytaj więcej na kolejnej stronie.